Witam. Mamy 26 kwietnia w tej chwili 2020 roku. Głównie się siedzi w domu, atmosfera więc jest domowa. Akurat się zająłem sprzątaniem, zresztą już od dłuższego czasu tutaj powoli sprzątam. Odstawiłem jeden z moich, po prostu sprzątałem okno, umyłem okna i tak dalej, zdjąłem rośliny z parapetu. No i właśnie zauważyłem tutaj, o, mam taką roślinkę tutaj, która mi wypuściła ładny kwiat. Tutaj on wypuszcza, widać z tej strony. I to zaraz może w taki sposób to pokażę. Mogą być problemy jakieś z ostrością, no ale to trzeba to wziąć poprawkę na to. No ja to kiedyś, parę lat temu, taką jedną szablę, to się podobno nazywa język teściowej, nawet znalazłem w internecie taką nazwę, Sansevieria albo wężownica czy wężowiec. Znalazłem taką jedną, dosyć duża jest tutaj, znalazłem taką jedną, jeden liść, na chodniku po prostu, idąc w zasadzie do instytutu tak naprawdę. I no, wziąłem to, bez większych nadziei włożyłem do jakiejś tam szklanki z wodą. Po tygodniu wypuściło korzenie. No, potem jakiś dłuższy czas jeszcze w tej wodzie to stało, już zabrałem do domu. No i potem po jakimś tam czasie, już nawet dłuższym, to wsadziłem do ziemi. To pięknie to wyrosło. No to już było parę lat temu. No i w miarę dbam, tak jak można dbać o takie rośliny. No i widać, odwdzięczyła się, wypuściła. Teraz pierwszy raz chyba nie widziałem jeszcze nigdy. A, to taki jest. Wypuszcza takie lepkie. Takie lepkie kropeleczki. Tutaj są. Takie lepkie kropeleczki. To spróbowałem, to ma taki, nawet przez przypadek, taki słodki smak. Ale nie wiem, czy to jest bezpieczne, więc tylko tyle mogę powiedzieć. Nie delektuję się tym. Generalnie to dosyć duże jest w tej chwili. To, tak to wygląda. Nie? To wszystko z jednego takiego liścia, który się komuś urwał i po prostu został na gdzieś tam leżał po prostu na chodniku. Nie? Tutaj mam kilka roślin, które uratowałem w taki sposób. W zasadzie większość mam uratowanych w taki sposób. No to, ta palemka też, tą palemkę też uratowałem. Jechałem to w 2018 roku, jechałem na konferencję bioinformatyczną na BIT, no, czyli czerwiec. No i generalnie było tak, że wychodzę z walizką, już byłem tam spóźniony, no ale akurat jechałem samochodem na tą konferencję, bo miałem tam jeszcze coś do załatwienia, rodzinę chciałem potem odwiedzić. No i patrzę, że taka właśnie spalemka, ona taka była zmizerowana, tam doniczka ziemi w ogóle prawie nie było. W tej doniczce taka oklapnięta. No i myślę sobie, wezmę, nie? No ale wyszedłem już ze wszystkim, z walizką, idę zaraz po plakat, niedaleko odebrać. No i wziąłem tą palemkę, no i idę z tą palemką i z walizką ciągnę i idę po ten plakat. Odebrałem ten plakat razem z tą palemką w ręku. No i potem poszedłem do samochodu, który tam miałem niedaleko, też już przygotowany, zaparkowany. No ale potem sobie myślę, co dalej? No upał jest, nie za bardzo to dobrze będzie, jak ta palemka będzie w samochodzie cały czas. Przecież, prawda, chciałem ją podlać, ale mówię, to chyba nie jest najlepszy pomysł. No i jadąc tu jeszcze w Warszawie, tam między Parkiem Szczęśliwickim a Alejami Jerozolimskimi, takie są, powiedzmy, jakieś działkowe tereny, część takie dzikie, tam niektóre są jakieś po prostu ogólnodostępne, można powiedzieć, nie ma jakichś tam ogrodzeń, no, takie zarośla tam są, coś.
Więc zjechałem tam, no i ukryłem tą palemkę w takich zaroślach tam. Pojechałem na konferencję. I wróciłem potem. To wieczór był, no nie było zbyt dobrego. Wtedy nie było to zbyt dobra pora, żeby tam szukać tej palemki, no bo noc była, tam jeszcze ktoś był, jakiś samochód na światłach. Pojechałem do domu. No i za tydzień, jeszcze deszcze padały w międzyczasie, za tydzień pojechałem po nią. Tam sobie nawet odżyła wziąłem, wsadziłem fajnie do ziemi, no i rośnie też. Tu mam taką agawę, ale to może teraz nie będę pokazywał. Też taka mini, prawda, taka agawa, taki, tak to wyglądało. Wziąłem, wsadziłem, tak samo do wody, wypuściło korzonki, też w tej wodzie dłuższy czas ta agawa była, no ale to nie wyglądało jakby coś, co mogłoby być uratowane, no ale wypuściła korzonki. Wsadziłem do ziemi to potem. No i to teraz tak rośnie, że nie, że może po prostu no, niedługo tutaj mi zajmie pół mieszkania. No, ale zaraz. Może ja pójdę po tą agawę jednak. Tak to wygląda w tej chwili. Także to jest, z takiego mikro, o, takiej wielkości to było. Włożyłem do wody, wyrosło, potem zadbałem. No i to rośnie po prostu niesamowicie. Także, no kolejny przykład uratowanej takiej rośliny w taki sposób. Gdzieś tam znalezionej na jakimś parapecie, już praktycznie rzecz biorąc, prawie że taki w połowie martwej. No a jednak, jak widać, wszystko chce żyć. No i te rośliny egzotyczne, one mają niesamowity power w sobie. Także można sobie zahodować. No tu jeszcze mam inne rzeczy, ale to już nie będę pokazywał. Także. To wygląda, chyba się szykuje następny jakiś tam słoneczny, kwietniowy dzień, niedziela. No, dzięki za uwagę.